Deixa na Yara o... Na posta de Yara, deixa eu ver. Bez picia przybrzmiewa. Że tam dziewczynka płacze, tam kobieca płacze, tak? Ten balonik, ten leci, leci, a potem wraca i on jest niebieski. I o co chodzi w ogóle? Nic nie rozumiałem. Nic, kompletnie nic nie rozumiałem. Potem mijały lata. Przyjechałem do Polski, usłyszałem ją po polsku. Czyli już dwutorowo zaczęła do mnie docierać ta piosenka. Potem zaczęły siwe włosy się pojawiać na głowie. Trochę więcej oleju w głowie. Już jeszcze więcej zacząłem rozumieć w tej piosence. W końcu zrozumiałem, że oczywiście ta piosenka to jest w czterech zwrotkach, jakby o czterech etapach naszego życia. W bardzo krótkiej, ale tak trafnej, w trafnym opisie wspomniano, co z nami się dzieje. I aż w końcu zrozumiałem, że uch ty, a ja już jestem sam w trzeciej zwrotce. No i wtedy oczywiście czwartą też zacząłem rozumieć. Chociaż do czwartej mi jeszcze daleko. Девочка, плачь, шарик улетел, ее утешаю. Девушка плачет, жениха все нет, ее утешаю, а шарик летит. Женщина плачет, муж ушел к другой, ее утешаю, а шарик летит. Плачет старушка, мало пожила, а шарика вернул. Yeah.